Audycja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego. I wracamy do rozmowy. Przypomnę, naszym gościem jest Maciej Łętowski, publicysta, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, obserwator wszystkich pielgrzymek papieskich jako dziennikarz, a także w przeszłości redaktor naczelny tygodnika Ład. Solidarność stała się dla Jana Pawła II fundamentem, powiedziałbym, nie chcę powiedzieć rewolucji, ale ogromnej przemiany myśli społecznej Kościoła, czy takiego nowego tchnienia, które zostało wrzucone w tą myśl społeczną. Czy można powiedzieć, że to był projekt chadecki? Solidarności, Związku Zawodowego? Nie, nie, projekt papieża, ja, który papieżą. Papież wyprowadził. Bo to... Nie, bo dlatego się moja myśl w inną, w złą stronę niż pan zamierzał. Ponieważ ja w ogóle nie przyszło mi do głowy, żeby przykładać, jakby wejść, wchodząc w skórę papieża, myśleć tymi kategoriami socjaldemokracja, chadecja, czyli projektami ideologicznymi. Otóż jeśli patrzeć... Po pierwsze, znaczy papież włączył to pojęcie solidarności, wyakcentował bardzo mocno swoim naczelnym, jeśli dobrze pamiętam, tak naprawdę dopiero po stanie wojennym. Tak, to słynne przemówienie Międzynarodowej Organizacji Pracy, gdzie liczyliśmy 60 bodajże parę razy, pada słowo solidarność i jak pamiętam, jak myśmy to dali ten tekst do cenzury, to cały czas ona pilnowała jednego, żeby to słowo solidarność nie było pisane dużą literą i w cudzysłowie. Póki to było mało solidarność z małej litery, bez cudzysłowu, ta solidarność była dla cenzury ówczesnej do przyjęcia. Otóż papież, to był ten moment, kiedy to słowo solidarność właśnie pojawiła się, ona została jakby włączone w nauczanie papieskie, zostało podniesione, wyniesione z tego przestrzeni aktywności społecznej Polaków do pewnego przesłania, które jest cenne i warte, żeby wszystkim ludziom w świecie przekazać. Ono oczywiście jest zakorzenione bardzo wielu, prawda, nauka Chrystusa od tych, prawda, jedni, drugich brzemiona, to papież w Gdańsku sobie przypomniał w kolejnych pielgrzymkach, jedni, drugi brzemiona noście. Więc, ale ja myślę, że do tego 82 roku pojęcie solidarności nie było tym kluczowym, do którego on z nami się zwracał. Ono wyrosło tutaj, znaczy ta solidarność jednak jest naszym wynalazkiem krajowym. Papież się zuniwersalizował. Papież tak, ale jak mówię, dopiero 82 stanowił. Nie, znaczy to nie ulega wątpliwości, że to był skutek czegoś, co się tak, wydarzyło. Natomiast tutaj w tym, do pojawienia się tej polskiej solidarności, do sierpnia czy do grudnia, to w tym nauczaniu papieskim do nas adresowanym, czy tutaj w tej pierwszej pielgrzymce, czy w czasie tych spotkań z Polakami, bo to Polacy zaczęli jechać i były te środowe spotkania już wtedy z Polakami, było sporo takich wystąpień papieża do nas adresowanych, to raczej on nam mówił, że nie zrozumiecie Polski siebie bez Chrystusa. To był ten kluczowy... Wracał Redemptor Hominis, tak, tylko w takim polskim Redemptor wydaniu. Redemptor Hominis, to było to główne przesłanie. To solidarność się pojawia bardzo mocno w nauczaniu papieskim, tym już uniwersalnym, także po 82. Ale to nie jest zaskakujące, dlatego że papież przecież, no można powiedzieć... także uczył się na tym doświadczeniu. Papież bardzo słucha, mocno je przeżywał, tak. Bardzo mocno się w nie wsłuchiwał, przyjmował nieustająco gości z Polski. Tak, ale poza tym, oczywiście papież cały czas słuchał i on adaptował, jego wielkość polega na tym, na tych dwóch prostych rzeczach, wydawałoby się prostych, a takich trudnych, to znaczy... słuchać innych ludzi. On jeździł po tym świecie nie po to tylko, żeby się pokazywać, prawda, i uprawiać show chrześcijański, tylko, że on się autentycznie, to wszyscy, którzy z nim, prawda, gdziekolwiek się tam w Afryce Czarnej, w Ameryce Południowej spotykali, w pamięci zostaje, że przez ułamki sekund ten człowiek naprawdę cię słuchał. Co masz mu do powiedzenia? Ale to był papież, który rzeczywiście ludzi słuchał i jak każdy mądry przywódca wiedział, że trzeba zaadaptować tą swoją naukę, zakorzenić w tym kontekście historycznym, w którym działa. Prawda? Ja to głoszę to słowo Chrystusa w określonym kontekście społecznym, historycznym i tak dalej. I on słuchał tych ludzi, bo chciał poznać ten kontekst. I wyciągał w związku z tym, przekładał akcenty, ustawiał te akcenty w zależności od potrzeb danej wspólnoty. Inaczej mówił do Ameryki Łacińskiej. Przecież jego bardzo ciekawe przemówienia, one są lokalne w dużej mierze, prawda, związane z tą teologią... Tak. A tutaj z kolei do Europy Środkowej, do Polaków wyakcentował to pojęcie solidarności. Właśnie w ten sposób, z tych właśnie powodów, o których mówimy. Ale z drugiej strony to jest tak, że
Nawet nie chodzi tylko o pojęcie solidarności. Jak się wczytamy w encykliki społeczne Jana Pawła II, to i encyklikę o pracy, i Solicitudo Rei Socialis, i Centesimus Annus, to tam nawet nie tylko pojęcie solidarności, ale całe doświadczenie polskiego ruchu społecznego jest bardzo mocno obecne. Ono oczywiście nie jest przywoływane wprost. Może najsłabiej w ostatniej pielgrzymce, w ostatniej encyklice, bo ona jak gdyby już jest pisana w innej sytuacji. Nie ma już komunizmu. Komunizm padł. Można odnieść wrażenie, że papież doszedł do wniosku, że kapitalizm zwyciężył, że nie ma potrzeby już tutaj szukania jakiejś trzeciej drogi, bo wolny rynek już jest jak gdyby oczywisty, ale wcześniej to głębokie przekonanie także ludzi Solidarności, że można spróbować znaleźć jakąś, powiedziałbym, taką specyficzną drogę między skrajnościami dzikiego, tak byśmy powiedzieli, chociaż to język późniejszy w Polsce, dzikiego kapitalizmu, a skrajnością marksizmu, leninizmu, że on jest możliwy. Znaczy, to dwa pewnie powody. Pierwszy to jest taki, że to było słowo klucz w konfrontacji z marksizmem. Kościół, chrześcijaństwo prowadziło od końca XIX wieku, drugiej połowy XIX wieku bardzo silną konfrontację zarówno z tym, z tą ideologią liberalną, tą, zwłaszcza tą klasyczną, taką XIX-wieczną leseferyzmu ideologią, gdzie jednostka w zasadzie była skonfrontowana z całą potęgą kapitału i państwa i dość bezradna, a z drugiej strony właśnie z tym narastającą ekspansywną niezwykle myślą marksistowską, która uwiodła masy ludowe właśnie tą obietnicą fałszywej solidarności. Marksizm obiecywał wyzwolenie ludzi z tych opresji, autentycznych opresji, ekonomicznych zwłaszcza, a i społecznych, wyzwolenia poprzez swoistą solidarność. To znaczy ruch marksistowski zakładał wielkie, masowe, tworzył wielkie, masowe partie polityczne, organizacje. Wciągał jednostkę w taką właśnie komunistyczną rodzaj solidarności. I papież, i ta idea solidarności, która wyrastała z tradycji chrześcijańskiej, była właśnie uderzeniem w ten najbardziej istotny, krytyczny punkt nauczania marksistowskiego. Bo marksizm chwilą, kiedy straciłby swoją legitymację w tym ludowym swoim wymiarze, w tym opiekuńczym, w tym, który był sygnałem dla prostych, pokrzywdzonych ludzi, że jesteśmy z tobą, jesteśmy po twojej stronie. Kościół też to mówił. Tylko, że Kościół budował tą solidarność chrześcijańską na innym oczywiście korzeniu, na innym systemie wartości. I to było w tym, myślę, że papież w 1981 roku, widząc, jak skuteczne jest to hasło w Polsce, hasło wyrastające właśnie z chrześcijaństwa, a równocześnie będące najlepszym w istocie rzeczy zaprzeczeniem marksizmu, myślę, że też to podjął, no bo Kościół widział, że w tym momencie ta batalia, którą toczy od ponad 100 lat, z tą fałszywą nauką marksistowską, że ona zaczyna po klęskach, przecież 40, 50 lata, to w zasadzie wydawało się, że to już jest klęska nasza. Że okazuje się, że odwróciła się sytuacja, że ludzie porzucili te miazmaty, prawda, marksistowskiej solidarności, tą chrześcijańską solidarność są gotowi zaakceptować i za nią zaczynają głosować. Także to był ten pierwszy powód. Myślę, że w takim doktrynalnym wymiarze. Ale z drugiej strony, jak weźmiemy laborem exercens, to tam jest też bardzo mocno wyakcentowana rola pracy, rola upodmiotowienia pracy, co wiąże się z takim, nie chcę powiedzieć potępieniem, bo to jak gdyby niepotępiony jest system czy układ, tylko potępione są pewne międzyludzkie relacje, które łatwiej występują także w takim systemie, powiedziałbym, korporacyjnym kapitalizmu. To nie jest nieobecny element w tym nauczaniu. Papież bardzo mocno akceptuje rolę wspólnoty, wspólnotowej własności, związków zawodowych, czyli takie elementy, które no, oczywiście w społecznej gospodarce rynkowej, która obowiązuje, funkcjonuje w zdecydowanej większości państw europejskich, są już normą, ale w takim klasycznym ustroju kapitalistycznym, no już do końca normą nie były. No tak, bo to był ten drugi ideowy przeciwnik, oczywiście, jakim był liberalizm, tyle, że w praktyce, no w sensie doktrynalnym, to można było powiedzieć, że tak samo myśl społeczna Kościoła fundamentalnie odrzucała ten klasyczny liberalizm, jak ten klasyczny marksizm. W praktyce społecznej natomiast, w doświadczeniu tych ostatniego wieku, to oczywiście lepiej się Kościołowi, znowu redukując go do tej instytucjonalnej formy, lepiej układało
wyglądało z państwem liberalnym i z gospodarką wolnorynkową, bo dzięki temu pół dzisiejszego Rzymu jest podobno w rękach kościoła, jeśli chodzi o budynki, no, kamienic. Prawo własności kościół zawsze akceptował bardzo mocno. A ten, prawda, myśl liberalna od Adama Smitha była oparta właśnie na jednak właśnie uznaniu własności jako fundament gospodarczy. Więc w tym sensie, przy bardzo istotnych różnicach, to oczywiście kościołowi dużo łatwiej było debatować i układać się z tymi państwami liberalnej demokracji, niż oczywiście państwami marksistowskimi. Tu ta konfrontacja była zarówno w tym wymiarze ideowym, ale także codziennym, egzystencjalnym, bo oni chcieli po prostu nas zniszczyć. No. Niewątpliwie, natomiast na ile ten projekt, szczególnie dwóch tych pierwszych encyklik, właśnie Laborem Exercens i Solicitudo Rei Socialis, na ile on jest możliwy do wprowadzenia w życie w tej chwili? Znaczy, ja mówię oczywiście o politycznym wprowadzeniu w życiu, bo te elementy egzystencjalne, czyli upodmiotowienia pracy ludzkiej, zależą od pracownika i pracodawcy, na co państwo ma wpływ wątpliwy i dobrze, bo jak zaczęłoby próbować prawnie upodmiotawiać pracownika, obawiam się, że skończyłoby się to w sposób opłakany dla wszystkich. Natomiast na ile ten szerszy projekt społeczny, taki projekt, nie chcę powiedzieć chadecki, ale taki chrześcijańskiej nauki społecznej, jest realizowalny w praktyce? Znaczy, ja myślę, że on był realizowany i te półwiecze rozwoju Europy Zachodniej, tej szczęśliwszej części Europy, właśnie był w istocie rzeczy zrealizowany w dużej mierze w oparciu o ten właśnie projekt, który katolickiej nauki społecznej od, prawda, Rerum Novarum po Quadragesimo Anno i te mniej udane projekty, prawda, Salazara w Portugalii. To się nie udało, bo to było łączone bardziej z dyktaturą, z brakiem demokracji. Natomiast po 1945 roku cała właśnie Europa Zachodnia była budowana przez chrześcijańskich demokratów włoskich, niemieckich, francuskich, także socjaldemokratów, przyznajmy, bo tutaj były pewne wspólne projekty. Ale właśnie ten projekt został zrealizowany, Stany Zjednoczone, reforma New Deal, prawda, rooseveltowski, też on nie ukrywał, że się inspirował właśnie Quadragesimo Anno. Otóż ten projekt, w sensie rzeczywiście ten intelektualny projekt, jak myśl społeczna Kościoła była wypracowana w latach 30. w tej najpełniejszej formie, ona po 45. roku została przeniesiona do praktyki. Dzisiaj natomiast, i to, co mówił nasz papież, było kontynuacją tej myśli z taką adaptacją na potrzeby tego bloku wschodniego. Natomiast dzisiaj to już jest, trzeba na nowo napisać. To znaczy, ja myślę, że dzisiaj stoimy i papież, jeśli chodzi o jego obowiązki, pisze encyklikę społeczną. Trzeba zacząć przemyśleć, bo nasz były prezydent cały czas mówi o globalizacji, ja już się boję używać tego słowa w związku z tym, ale jest to rzeczywiście faktem, takie zjawiska, że pojawiają się pewne zjawiska, których jeszcze 100 lat temu, prawda, w ogóle nie wyobrażaliśmy sobie, że te zagrożenia, które są dla człowieka, dla jednostki, zaczynają iść z nowych kierunków i to warto przemyśleć. Wszyscy jesteśmy bezradni, bo tak jak ten konserwatywny świat oparty o chrześcijaństwo nie ma dzisiaj dobrej diagnozy i prognozy, tak samo myśl lewicowa jest w tarapatach tak głębokich, może jeszcze głębszych niż my. Stoimy wszyscy, ten kryzys, który jest ten gospodarczy właśnie, ujawnia pewną bezradność wszystkich, intelektualną. Z jednej strony to jest przykre, ale z drugiej strony jest fascynujące, bo to jest wyzwanie dla Kościoła. Jak wielkie to wyzwanie widać choćby po tym, że encyklikę społeczną obecnego papieża Benedykta XVI zapowiada się już od ponad roku i po raz kolejny całkiem niedawno usłyszałem, że ma być już w lipcu, chociaż już miała być w lipcu ubiegłego roku i wszyscy na nią wówczas czekali. To rzeczywiście potężny projekt. Sam jestem ciekawy, co Benedykt XVI napisze, bo zadanie to niełatwe. Zresztą teolog, jak będzie pisał, to... Pytanie, ja czytałem wypowiedzi papieskie Benedykta XVI na tematy społeczne. Ja bym powiedział, że one były mocno zakorzenione w myśli socjaldemokratycznej, takiej socjaldemokracji niemieckiej. Pytanie, czy to jest odpowiedź dla współczesnego świata? Wrócimy do tej rozmowy. Naszym gościem jest Maciej Łętowski, doktor nauk prawnych, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a przede wszystkim publicysta. I wracamy do naszej rozmowy. Maciej Łętowski, publicysta, doktor prawa, wykładowca KUL-u, jest naszym gościem. Troszeczkę zmienimy temat.
Mówił pan o tym, że ta pierwsza pielgrzymka zaczynała się tak chłodno, później się rozkręcała, później te kolejne pielgrzymki były już bardzo gorąco i takim na dużym, z dużym emocjonalnym natężeniem, ale przychodzi rok 91 i znowu można mieć takie wrażenie, że papież konfrontuje się z narodem, czy z państwem, czy z krajem, czy z ludźmi, którzy nie bardzo rozumieją, o co mu chodzi. I tym razem, takie ja mam dla odmiany wrażenie, czytając i nawet zapiski gazetowe, ale także później czytając wypowiedzi papieskie w 95 roku, i tym razem papieżowi nie udaje się znaleźć klucza do serc, do emocji, do umysłów Polaków. Co takiego się stało między 87 rokiem, kiedy pielgrzymka była tak gorąca, 89 rokiem, który papież przecież w tych wypowiedziach do Polaków witał niezwykle entuzjastycznie. I kiedy papież był też fetowany entuzjastycznie, a 91 rokiem, kiedy można powiedzieć ten etap wielkiej miłości na chwilę, ale dobiegł końca. Tak, to było dramatyczne przeżycie. Ja już tutaj właśnie jeździłem z tym pulem dziennikarskim, z papieżem i niekiedy też i pogoda była fatalna, więc to dodatkowo jeszcze tak, taką depresyjną sytuację stworzyło. Otóż rzeczywiście papież przyjął skądinąd słuszne założenie, że u progu wolności, bo to właśnie to, co się stało między tą 7 a 91, to było banalne odzyskanie przez Polaków niepodległości. No więc przyjął takie słuszne, jak każdy wychowawca, pasterz, założenie, że trzeba na początku, jak się wchodzi, rozpoczyna nowy etap życia, zrobić jakiś rachunek sumienia, no, u progu tego. I zastanowić się na sobą, jacy jesteśmy, z jakimi szkodami moralnymi wychodzimy po tym 50-leciu komunizmu, no i jakie zadania duszpasterskie czy narodowe w tej, już kiedy mamy wolność w tym czasie, na nas poczywają. Więc no to było założenie papieża. Natomiast ono się zderzyło z takim młodzieńczym zachłyśnięciem się swobodą, bo nawet nie wolnością, raczej swobodą taką. Wreszcie to tak jak młody chłopak, 16-18-latek, rodzice wyjadą na kilka dni z domu i on jest wolnym człowiekiem na kilka dni. Potrafi się różnie zachowywać wtedy. Otóż my się trochę tak jak taki nastolatek zachowaliśmy wobec tego starego, mądrego papieża, który przyjechał, bo on chciał z nami rozmawiać o czym innym, a my w ogóle nie chcieliśmy o tym rozmawiać, bo myśmy chcieli się zabawić, korzystając z tego karnawału wolności, zachłyśnięcia się tą wolnością. Ja myślę, że tutaj właśnie to była ta główna istota rozminięcia się wtedy tego nastroju Polaków, którzy zakładali, że przyjedzie papież i będziemy tutaj razem sobie pić wino, się cieszyć, świętować, mówić, że jesteśmy wszyscy wspaniali, a tutaj zamiast właśnie takiego grillowania z papieżem, dzisiaj modnie mówiąc, wtedy tego nie było jeszcze, obyczaju, zamiast tego grillowania z papieżem, papież zaczął z nami poważnie rozmawiać, no i myśmy 10, nie chcieli tego. Rozumiem, że 10 przykazań to były akurat te przykazania, które... A niektóre są wtedy były szczególnie nie na czasie. Więc... Nie kradnij, nie cudzołóż. Tak, chociaż to nie cudzołóż, to może zawsze, ale nie kradnij w sytuacji, kiedy trzeba się było uwłaszczać na majątku kiedyś wspólnym, to rzeczywiście to się rozwijało dramatycznie. Czy nie zabijaj. Tygodnik Ład w tym czasie, powiedziałbym, był bardzo aktywny udział w tej debacie i można powiedzieć, że jakby szukać linii frontu, niedobrze brzmi taki język, ale to był czas zimnej wojny religijnej, tak można ją określić. On trwał gdzieś tak przynajmniej do 95 roku. A tak naprawdę w przypadku papieża skończył się w 97 roku w czasie tej pielgrzymki już trzeciej do wolnego kraju. Tutaj się dużo bardzo zmieniło. Można powiedzieć, że tygodnik Ład stał po tej stronie takiego mocnego, integralnego czytania papieża i bardzo radykalnej obrony słów Ojca Świętego, no, można powiedzieć, ideowo na przeciwległych pozycjach niż Gazeta Wyborcza. W tym czasie, jak się czyta te zapiski, do nich jest trudno dotrzeć, bo ich nie ma w internetowym archiwum, ale to momentami włosy dęba na głowie stają. To znaczy, przestrzegano nas przed państwem wyznaniowym, przed teokracją z Janem Pawłem II w roli Ajatollaha. Na ile to był autentyczny spór wizji państwa, a na ile to było takie bardzo klasyczne, myślę, dla Polaków. Przed tym papież zresztą też wielokrotnie przestrzegał rozbuchanie emocji, które w rzeczywistości ma nikłe zakorzenienie.
Znaczy, ja myślę, że generalnie problem był realny. To znaczy, w momencie, kiedy kajdany spadają, kiedy niewolnik zaczyna mówić i się zachowywać już nie wedle tego, jak pan mu każe, ale według własnego jakiegoś rozumu, to ja szczerze powiedziawszy nie wiem, jaki ten niewolnik ma rozum. Jaki ma etykę, prawda? Co będzie robił ze swoją wolnością? Mojżesz miał ten problem, jak wychodził z Egiptu. No dokładnie, więc ja myślę, że wszyscy, którzy myśleli poważnie i z pewną troską o nas, o naszej społeczności w 89, 90, 91 roku, to myśmy się z pewnym niepokojem zastanawiali, jak ten niewolnik, jak ten Polak, prawda, ta wspólnota, jaki on na użytek z tej wolności zrobi. Bo oczywiście my mamy taką skłonność, żeby mówić o sobie dobrze, każdy lubi o sobie dobrze mówić i myśleć, no ale też wiadomo, że parę wad mamy jako społeczeństwo, jako ludzie w tej części Europy. Otóż były różne lęki. Na przykład ja pamiętam, że w tym okresie przełomu ze strony komunistów, takim lękiem była chrześcijańska demokracja. Jeszcze były robione sondaże 87-88, robione przez partyjne takie CEBOS, to taka firma istnieje dzisiaj, ale wtedy to była, pułkownik Kwiatkowski był wtedy dyrektorem, to generał Jaruzelski założył, żeby coś wiedzieć o społeczeństwie więcej. Władza już trochę chciała więcej wiedzieć o społeczeństwie. I wtedy były robione, dostawałem takie, bo to krążyło oczywiście, takie sondaże, już prawdziwe sondaże, nieoszukiwane, gdzie wyglądało, że gdyby były w 87-88 roku wolne wybory, to chrześcijańska demokracja wygrałaby władzę. Nie wygrała, nie, w Polsce nie ma. Nigdy nie wygrała, nie ma chadecji. Natomiast z kolei inny ośrodek ważny, to znaczy ten właśnie liberalnej inteligencji polskiej czy warszawskiej, straszliwie się lękał i też nie do końca bezpodstawnie, że i wyolbrzymia ten lęk, że Polacy to nacjonaliści, że odżyje w Polsce narodowa demokracja. Ze wszystkimi swoimi skrajnościami, prawda, znanymi w okresie międzywojennym i wcześniej. Otóż to był też lęk, który był przesadny w jednym i drugim wypadku. Te lęki przed chadecją czy przed narodową demokracją były realne, ale były przesadzone, ale były realne. Ale Jan Paweł II się nie wpisywał w żaden ten stereotyp. No endekiem wszystko można o Janie Pawle II powiedzieć, tylko ale na pewno nie Jan to, że Paweł był endekiem. Jan Paweł II był daleko. A było pytanie, jak polscy biskupi, czyli czy duszpasterze, proboszczowi, biskupi, czyli nasze duchowieństwo, mające taką, a nie inną formację, w jakim kierunku oni poprowadzą wspólnotę katolicką w Polsce. Zwróćmy jeszcze uwagę, że w Polsce, mimo soboru, ciągle jeszcze, pewnie ten okres niewoli jeszcze trwający do 89, spowodował, że myśmy nie stali się takim posoborowym kościołem. Znaczenie kościoła hierarchicznego, instytucjonalnego, szacunek dla biskupa, dla proboszcza, brak podmiotowości katolików świeckich w Polsce w 91-90 roku, ta przewaga tego instytucjonalnego kościoła, kleru, nad tym czynnikiem świeckim była ogromna. I zadawaliśmy sobie wszyscy pytanie, także w ładzie, czy myśmy wcześniej mieli te problemy. Myśmy próbowali się dobijać, umawiać się z naszymi biskupami, zostawcie akcję polityczną nam, świeckim katolikom. Niech to się nazywa endecja, chrześcijańska demokracja. Wybierzemy sobie coś, co wedle naszego rozumu. Ale wcale to nie było trzeciej siły, o co dobijaliśmy się przy okrągłym skole. A przecież mogło być. Mogła być taka sytuacja, że siedziały nie dwie siły, prawda, tylko trzy siły, że siedziała, prawda, jakaś reprezentacja wspólnoty katolickiej w Polsce, jako trzecia propozycja, prawda. Więc, ale biskupi nie. Biskupi chcieli też zachować pewien monopol na akcję społeczną kosztem katolików świeckich. To powodowało, że można się było w 90 roku zastanawiać, czy kościół instytucjonalny nie pójdzie taką drogą, że będzie wywalczał sferę wolności dla świeckich, a sam pozostanie przy tych posoborowej takiej postawie kościoła instytucjonalnego, wycofanego w duszpasterskie działanie, czy też raczej wróci polski kościół do takiego rozbudowania wpływów instytucjonalnych, bardzo tradycyjnego, przesoborowego, ale które mające bardzo silne jakby mentalne zakorzenienie w polskim duchowieństwie. Mogło potoczyć. To mówię, też było zagrożenie. Ono może było przesadnie rysowane, ale też mające jakieś rozpoznanie w rzeczywistości. Ale ja wrócę do Jana Pawła II, bo to jego przesłanie, które on przywiózł w 91 roku, to nie było przesłanie Kościoła Narodowego. To było... Był to pewien projekt demokracji wartości, demokracji chrześcijańskiej, co nie oznacza chadecji oczywiście. Był to projekt niewątpliwie odmienny od projektu tak ściśle rozumianej liberalnej demokracji, bo papież zawsze przypominał, że ona musi mieć wartości u podstaw, żeby móc się budować. W związku z tym,
Dlaczego nie wtedy, tylko dopiero 7 lat później zdecydowano się podjąć dialog z papieżem i nierzadko nawet przeciwstawiać papieża tym niebezpieczeństwom, które niewątpliwie każda wspólnota, także wspólnota katolicka, niesie wewnątrz swojego bytu? Dlaczego zdecydowano się także z niego uczynić wroga? Ja się nad tym zastanawiam, bo to doświadczenie czytania tych tekstów było bardzo mocne. Ja biorę poprawkę na emocje, na język, na to, że to był początek, ale jednak opinie formułowane wtedy są nie do powtórzenia w tej chwili, bo człowiek, który by powiedział coś takiego w tej chwili, ja już nie mówię, że zostałby wyklęty, ale zostałby wykluczony z debaty za sam język. To znaczy, myślę, że tak, że po pierwsze, skoro mamy wolność, skoro mamy pluralizm ideowy, to oczywiście w Europie takim nurtem, on nie jest oczywiście znaczący ilościowo, ale krzykliwy, jest taki nurt, który mój profesor nazywał osobistych wrogów Pana Boga i który wykorzysta każdą okazję, prawda, żeby właśnie zaatakować papieża czy pana prymasa. Pamiętamy takie słynne jedynego premiera polskiego określenie pan prymas, co było też manifestacyjne, nie było przejęzyczenie. No to związanego z partią, która obecnie jest tak, ale to dzisiaj już tego nie powie oczywiście, ale taki był moment, to odzwierciedlało te nastroje, to znaczy taki, ta wolność oznaczała często takie zachłyśnięcie się, które prowadziło do tego, że ci, którzy byli ateistami, którzy byli ateistami, często nie też, polski ateizm jest też dość tak jak i polskie chrześcijaństwo, to specyficzny ateizm. To nie jest taki racjonalistyczny, zachodni, francuski ateizm oświeceniowy. Nasz ateizm jest dlatego, że ksiądz nie dał rozgrzeszenia, że ktoś zostawił żonę i ma drugie małżeństwo i tak ludzie w Polsce ateistami zostają. Nie wynika ten ateizm z głębokiego przeżycia jakiegoś przemyślenia z systemów filozoficznych, tylko właśnie z praktyki życiowej. A to oznacza, że to jest dość płytkie zjawisko. I to tak u nas było. To znaczy w pierwszym momencie, jak można było coś złego powiedzieć o proboszczu czy o papieżu, bo wolność było, każdą głupotę mógł wypowiedzieć, to się mówiło. Odreagowanie tego, kiedy nie można było. Komuniści tak nie mówili, panie redaktorze. Nie, komuniści, nie mówili, prawda? Rzecz nie byli wobec papieża. Więc w tym chyba, sensie, że troszkę za dużo wypili, to im się zdarzało. No tak, ale to już prywatnie, prawda? To towarzysze tutaj zawsze się... Ale także ci od Millera przecież jacy układni byli, jak świetnie organizowali pielgrzymki. No to księża nie ukrywali, tak, że najlepiej się dogadywało z postkomunistami, dokładnie, wcale nie z Solidarnością. Dokładnie tak, więc po pierwsze to pojawienie się tego języka wynikało też właśnie z zachłyśnięcia się nieduże, ale dość krzykliwe wśród inteligencji grupy właśnie ateistów o właśnie tego typu często korzenia i motywacja. Ale to, że to tylko tak wybuchło i zgasło, właśnie świadczy o płytkości tego zjawiska, o tak naprawdę niezakorzenieniu jego w Polsce, że polski ateizm, właśnie my sobie z niego pokpiwamy i on sam nie czuje siły poważnej. A może to jest trochę tak, jak kiedyś w wywiadzie powiedział Donald Tusk, który wtedy był jednym z twórców Kongresu Liberalno-Demokratycznego, czyli właśnie tej partii, z której wywodził się premier, mówiąc o panu prymasie, który powiedział, że on wracał do kościoła, bo dojrzewał. I czy to trochę nie jest tak, że polskie społeczeństwo po tym zachłyśnięciu się wolnością, niezależnie od tego, czy wracało do wiary, czy nie, bo to jest proces, który będziemy mogli ocenić za jakieś 20-30 lat. Wtedy będzie widać jego skutki. Dojrzewało i w związku z tym uświadamiało sobie, że to nauczanie papieskie, chociaż jest surowe, chociaż bywa bezwzględne dla Polaków, to jest jednak coś takiego, co przydaje się mieć, bo ono pozwala sobie ustawić świat. A sama osoba pozwala, można powiedzieć, to Dariusz Karłowicz kiedyś powiedział, pozwala rozpoznać w polityce tych, którzy mają namaszczenie, od tych, którzy tego namaszczenia interreksa nie mają. No, redukując zachowania wspólnoty do jednostki, można powiedzieć, ja miałem 16-letniego syna i 26-letniego syna i zauważyłem, że on bardzo zmądrzał w ciągu tej dekady. Ja myślę, że no, to tak samo społeczeństwa mądrzeją, zbiorowość pewna mądrzeje, bo nabywa doświadczenia, ale to jest po pierwsze, więc myśmy zmądrzeli i po drugie, a papież się zestarzał. Ja myślę, że ten czynnik też odgrywał rolę, to jako może drugoplanową, ale
Myśmy, po pierwsze, to głęboko, bo to nie, współczesna kultura nie lubi starości. Starość dzisiaj jest raczej rzeczą naganną, którą się ukrywa, chowa, ale jednak gdzieś tam głęboko w każdym człowieku, w każdej społeczności tkwi ten może bardzo taki starodawny szacunek, uznanie dla ludzi, dla starych. Starość była równoważna z mądrością, z doświadczeniem, wiedzą. No a w tym wypadku to się zgadzało przy papieżu, bo to rzeczywiście akurat tu kumulowało się ten wiek, to jego życiowe doświadczenie kumulowało. I ja myślę, że w pewnym momencie jeszcze można było trochę tak czepiać się za spodnie takiego 50-60-letniego papieża, ale już później było to po pierwsze trudniej, po drugie zaczynaliśmy właśnie ta postać tak przerastająca nas, tak mądra, tak doświadczona, tak mądrze się starzejąca, bo to jeszcze też starzeć się i starzeć. Mamy takich staruszków, których najlepiej nie słuchać, ale w tym wypadku jeszcze właśnie to starzenie się papieża, którego nie ukrywał, które było tak mądre, tak poruszające. Myślę, że to też była okoliczność, która wpływała, że zaczęliśmy go słuchać, że Kwaśniewski, prawda, wsiadał po Pamobile, prawda, jaki lider lewicy w świecie by to zrobił. Może to było też trochę tak, że papież po prostu z wiekiem łagodniał, uświadamiał sobie, że trochę tak, jaka jest różnica między ojcem a dziadkiem. Dziadek często pozwala na trochę więcej, chociaż... A przynajmniej zakazuje inaczej niż ojciec, który chce krótko szarpnąć uzdą tak, żeby syn się powstrzymał. Dziadek robi to samo, czasami skuteczniej, chociaż łagodniej. Pewnie tak. Znaczy, na pewno te ostatnie lata nauczenie papieża, on już nie toczył batalii z nami. On już się z nami nie mocował, nie siłował, tak jak w tej 91 roku, bo tam to było naprawdę, on się siłował z nami. A później już, ja nie chcę zredukować, bo to oczywiście było zbyt prymitywne do tych ciasteczek tam w ale generalnie on, myślę, że powiedział tak, co miałem zrobić z wami, co powiedzieć wam powiedziałem. Macie teraz swój rozum, macie swoją wolność, zostawiłem wam swoje encykliki, które tu pan redaktor wyliczył. Radźcie sobie dalej beze mnie, jeszcze parę lat zostanę, nie będę się z wami tak mordował. Miał prawo sobie tak powiedzieć, zwłaszcza, że to był jeden z najdłuższych pontyfikatów. Wcześniej papieże mieli krótsze obowiązki. Jego ostatnia wizyta jednak nie była taka lekka, bo postawił przed nami wyzwanie niezwykłe, zbudowanie społeczeństwa solidarnego opartego o miłosierdzie i głoszenie światu przesłania miłosierdzia Bożego, to nie są lekkie wyzwania. Tak, bo wracamy do tego punktu wyjścia, znaczy, że sama nauka Kościoła, którą jest tak właśnie rewolucyjna, tak trudna do przyjęcia, do wdrożenia, że przypominanie. Ja papież wystarczy, że ją tylko na koniec przypominał i tak już to było ogromnym ciężarem, który musiał udźwignąć. Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Maciej Łętowski, publicysta, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, doktor nauk prawnych, a w przeszłości redaktor naczelny Tygodnika Łat i wielu innych dzienników i tygodników, a także działacz chadecki społeczny. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. A Państwu dziękuję za uwagę. Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego.